Szczęść Boże, wszystkim mówię serdecznie. Ile mi się uda powiedzieć, nie wiem. Proszę, jak będzie czas się kończył, proszę mi tam pomachać, żeby wiadomo było, że kończymy. Bo tych tematów nie wyczerpiemy na pewno jedną konferencję. Starał się, będę coś jakby przedstawić, kontekst niepokalanego serca Maryi, bo zwykle Fatimę kojarzymy, żeby zwrócić uwagę przez dzień 13 danego miesiąca. Fatima to ma fatimskie czuwania 13, różaniec, procesja fatimska w różnym wymiarze, czuwania nocne. I ten dzień pobożności fatimskiej przez pryzmat tej 13 gdzieś dominuje. On jest istotny i ważny, bo oczywiście Matka Boża każdego 13 się pokazywała. Natomiast przez te 100 lat nie wybrzmiewa coś, co jest istotą Fatimy. Bo istotą Fatimy nie jest dzień 13. Bo jeśli byśmy skoncentrowali się na dniu 13, to tylko mówimy o fakcie objawień. 13 danego miesiąca, od maja do października, Maryja się ukazuje w Fatimie. Natomiast przesłanie nie tyczy dnia 13, tylko tyczy właśnie owego dnia 13, w którym dzieci dowiadują się, kim Matka Boża jest. Jest Matką Bożą różańcową i czego chce? Nabożeństwa do jej niepokalanego serca. Inaczej, wolą Boga jest takie nabożeństwo. I teraz, żeby w ogóle zrozumieć Fatimę, trzeba przybliżyć chociaż w skrócie kilka zdań, może więcej, jak kilka zdań, z objawień w lipcu. Wtedy mają miejsce po wizji piekła te ukazanie treści trzech głównych tajemnic i całe główne przesłanie tej sliwie z roku 11. Widzieliście piekło, dokąd idą dusze biednych grzeszników, aby ich ratować. Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mego niepokalanego serca. Jeśli zrobi się to, co ja wam mówię, wiele dusz zostanie uratowanych. Mówimy pauzę, bierzmy uwagę. Jesteśmy w kontekście modlitwy. Będę się modlił, się uświęcę. Będę się modlił, może innemu pomogę w uświęceniu. Prawda? Tak funkcjonuje pewien stereotyp. Akt duchowy rodzi skutki duchowe. Fatima nam pokazuje zupełnie coś innego. Nie przekreśla tego oczywiście. Skład duchowy ma konsekwencje duchowe. Będę się modlił, będę się ja czy innym pomagał w uświęceniu. Ale Fatima pokazuje coś, o czym świat zapomniał, o czymś zupełnie o wiele istotniejszym. Wiele dusz zostanie uratowanych, nastanie pokój na świecie, wojna się skończy. Dzięki modlitwie. Czy to jest prawda? Pięknie brzmi. Ale jeśli się nie przestanie obrażać Boga, to za pontyfikatu Piusa XI rozpocznie się druga, gorsza. Kiedy ujrzycie noc oświetloną przez nieznane światło, wiedzcie, że jest to wielki znak, którym wam Bóg daje, że ukaże świat za jego zbrodnie przez wojnę, głód, prześladowanie Kościoła i Ojca Świętego. Zatrzymajmy się. To słowa znamy. Jak się takie czyta w ciągu, nic nie zaskakuje. Teraz tu są przeciekawe, bardzo istotne sprawy. Po pierwsze, jeśli się będziemy modlić, aby ratować dusze biednych grzeszników, Bóg chce drogi niepokalanego serca. Modlitwa skutkuje czymś duchowym, nawróceniem, uświęceniem, prawda? Ale to jest coś więcej. Co się stanie? Wojna się skończy. Nastanie pokój na świecie dzięki czemu? Modlitwie. W bardzo konkretnej formie. Przez nabożeństwo do niepokalanego serca. Powtórzmy raz jeszcze pytanie. Czy to jest godne uwagi, wiary, bo to brzmi pięknie. Jeśli nie przestanie się obrażać Boga, czy dalej będzie grzech, to za pontyfikatu Piusa XI rozpocznie się druga wojna, gorsza. W roku 17 papieżem jest Benedykt XV. Dzieci mówią, że jak dalej będziemy grzeszyć, bo to widzieliśmy piekło, ono jest realne, to nie jest straszydło, to nie jest jakieś coś, co ma nas mobilizować, bo może jakiś jest, nie wiem, świat potępionych, to uważaj. Matka Boża pokazuje coś, co jest realnego. Nie by straszyć, by pokazywać prawdę. Na prawdzie buduje się wiarę i miłość, a nie na iluzji, nie na fikcji. I oto, jeśli nie przestanie się obrażać Boga, będzie grzech. A skoro realne jest piekło i działanie złego w świecie, to wybuchnie kolejna wojna, o wiele gorsza niż wtedy, która trwała w roku 17. Kiedy? Kiedy papieżem będzie Pius XI. Mówimy o papieżu, o przyszłości wybiegającej o 20 ponad lat. Kto będzie następcą papieża Franciszka?
Ktoś może zna imię papieża? Franciszek II? A może Benedykt XVII? A dzieci, które zapytane, kto to jest papież, mówią, że nie wiedzą. Ale mówią, że będzie papież, który będzie miał imię Pius XI. I jak on będzie, to wybuchnie druga wojna, chociaż ta pierwsza się jeszcze nie skończyła. Ale jeśli ludzie będą grzeszyć, jeśli nie będzie nabożeństwa do niepokalanego serca, to jeszcze nie znamy jego treści, co to za nabożeństwo. Dalej. Kiedy ujrzycie noc oświetloną przez nieznane światło, wiecie, że jest to wielki znak, który wam Bóg daje, że oto ta kara nadchodzi. I oto 25 stycznia 1938 roku jedyny raz w historii Europy widziana była zorza polarna od Rosji przez Polskę aż po Portugalię. Jak się wpisze w internecie zorza polarna rok 1938, sam jestem zadziwiony, ile jest świadectw w Polsce, że oto niezwykłe światło na niebie rozbłysło. Jeden nawet z mieszkańców naszej parafii w Zakopanem, taki pan Chyc, mówi, a ja pamiętam. Niebo się zapaliło. Bezksiężycowa noc, ciemność i nagle niebo się pali. Nie jest czerwone, jak przy zachodzie słońca, że jest tylko jakby iskrzy się i pali, jakby powiedzmy nagle te chmury były płomieniami. I przesuwa się to krwiste, czerwone, płonące niebo z zachodu na wschód. I to trwa dwie, prawie trzy godziny. I to w kronikach, słuchaj, Beskidzkie, jak znalazłem, w wielu miejscowości koło Zakopanego, opisują niezwykłe zjawisko. I Łucja nawet w tej swojej książce, w pierwszej części wspomnień, mówi, gdyby dzisiaj ludzie mieli, znaczy gdyby wówczas mieli takie możliwości techniczne zbadania tego zjawiska, przekonaliby się, że to nie była zorza polarna, tylko znak Boga. Coś naturalnego. W każdym bądź razie, jest taki znak. Wymowa się z tego, że takie światło na niebie nigdy się nie powtórzyło. Było tylko raz 24 na 25 stycznia roku 1938. Mówią to dzieci w roku 17. I wtedy kto jest papieżem? Wtedy papieżem jest Pius XI. I co się dzieje? Dokonuje się aneksja Czechosłowacji i Austrii. Jak Łucja mówi, nie 1 września, tylko już w 1938 roku rozpoczęła się tak de facto realizacja planu, który miał Hitler. Rozpoczyna się wojna. Dla mnie jest rok 38 początek wojny. Nie 39. Bo w 39 był już Pius XII. On mówi, wojna się rozpoczęła już w 38. Bo plany zła już zaczęły się realizować. I w tej ostatniej swojej książce, Przesłanie z Fatimy, pokazuje, co jest jakby celem wojny, II wojny światowej i planów Hitlera. Znaczy, nie tyle planów Hitlera, co zło się posłużyło Hitlerem. Do czego? Dlaczego był Holokaust? Żeby usunąć korzenie Chrystusa. Jak ktoś nie ma korzeni, fundamentów jest nikim. Nie ma chrześcijaństwa, nie ma Chrystusa, nie ma korzeni. Jak nie ma judaizmu, chrześcijaństwo nie ma korzeni. Zło chciało usunąć tożsamość Chrystusa. To był cel wojny. Pokazuje nam zupełnie jakby inny wymiar wojny. Nie tylko, że to są plany, nie wiem, Stalina, Hitlera i tak dalej. To są tylko przejawy zewnętrzne. Za tym stoi coś głębiej. Bo za tym stoi, widzieliście, piekło. To są plany zła. Dlatego Maria nie mówi o potępieniu ludzi, grzeszników, tylko o ratowaniu. Nie ma takiego grzesznika od Hitlera po Stalina, którego nie trzeba by ratować. Bóg za wszystkich umarł. Nikogo nie potępia. I stąd diagnoza Fatimy świata jest zupełnie inna. Nie opiera się na człowieku. Ten jest dobry, ten jest zły. Ten godny uwagi, zaufania, a ten odsuńmy go. Nie. Ratujemy wszystkich bez wyjątku. To jest jedność Fatimy. Skala globalna nie ratuje swoje serce. Nosi różaniec, szkapę, cudowny medalik, to się uświęcisz. Fatima nam pokazuje drogę ratowania świata. Skala jest globalna. Nie tycząca mojego prywatnego życia. Stąd jest to nową Fatimę. Zupełnie inna ranga i zupełnie inna, jakby powiedzieć, tożsamość tych objawień, które od początku jakby nie budzą żadnych wątpliwości. Bo ranga potwierdzenia cud słońca był taki, że powalił 100 tysięcy ludzi na kolana i to jest, mówi się, jakie prywatne objawienie? To nie trzy osoby. Tylko 70 tysięcy ludzi w miejscu objawień plus miejscowości wokół. Mamy prawie 100 tysięcy ludzi, którzy widziało tańczące słońce. Mówią, że oczywiście, co do nomenklatury kościoła jest to jednoznaczne. Są
Fatima to są prywatne objawienia, ale teraz jak się to upraszcza, bo to widzi jedna osoba, czy jakaś dwie, czy jak w Fatimie trzy osoby rozmawiają z Jezusem, czy świętym, czy z Maryją, tu 100 tysięcy ludzi bierze udział w czymś, co jakby zorganizował Pan. Stąd jakby potwierdzenie jest niewspółmierne do wszystkich poprzednich, by pokazać, jaka jest ranga tego daru. I tutaj nie ma jakby co lekceważyć czasu i zwlekać, weryfikować, tylko trzeba ratować świat. Nie ludzką inwencją, tylko Bożym wskazaniem. I teraz, żeby temu zapobiec, by nie było zbrodni, wojen, głodu, prześladowań Kościoła, to się dokonuje. Żeby tego nie było, nie obwołają nowe parlamenty, władze, fundusze, pakty. Nie. Żeby temu zapobiec, przyjdę, by żądać poświęcenia Rosji memu niepokalanemu sercu i ofiarowania Komunii Świętej w pierwsze soboty na zadośćuczynienie. To jest streszczenie całej Fatimy. I teraz proszę zwróćcie uwagę. Kto jest w stanie uwierzyć? Bój się już toczy prawie 100 lat. Tak dokładnie 70 kilka. Bo od wtedy znamy, od 29 roku przesłanie fatimskie. Jak w to uwierzyć, że można zmienić świat nie polityką, nie ekonomią, nie gospodarką, nie finansami, nie bankami, nie parlamentami, nie armią, tylko po prostu modlitwą. Zwróćcie uwagę, my to jako ludzie wierzący wszyscy o tym wiemy. Zdajemy sobie sprawę. Tylko, że gdzieś jest to na drugim planie, gdzieś ten pierwszy plan dominują te niestety racjonalne rozwiązania, racjonalne recepty. Jeśli ludzie te życzenia spełnią, Rosja nawróci się i zapanuje pokój. Jeśli nie, jeśli Rosja się nie nawróci, rozszerzy swoje błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła. Sprawiedliwi będą męczeni, Ojciec Święty będzie bardzo cierpieć, wiele narodów zostanie zniszczonych. Na koniec zatriumfuje moje niepokalane serce, Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci, a dla świata nastanie okres pokoju. Zwróćcie uwagę. Niektórzy chcą interpretować słowo Rosja jako symbol grzechu. Nie mówimy o państwie, konkretnym obszarze, jakimś narodzie, tylko mówimy o pewnym symbolu grzechu. Rosja jako symbol grzechu. Jednoznacznie Maryja mówi o kraju, z którego wyjdą błędy. Pius XII powiedział, największa herezja XX wieku, programowo szerzony ateizm. Bóg umarł, Boga nie ma. Jeśli Boga nie ma, to kto jest Bogiem? Ten, kto ma pieniądz, władzę. A więc mogę robić wszystko. Wojna jest, jeśli w moich interesach, to cóż tam, życie narodu takiego czy innego. Jeśli mi to służy, ja jestem Panem, to mogę robić, co chcę. Nie ma prawa Bożego, nie ma prawa naturalnego, nie ma dobro czyń, a zła unika, nie ma, że życie jest święte, bo dla mnie wróg, jego życie jest dla mnie zagrożeniem, jest tam prawo go usunąć. Mnie się wszystko się zmienia, jeśli Boga nie ma. Wszystko, cała moralność, wszelkie kategorie są wywrócone do góry nogami. Co powiedział Nietzsche? Trzeba przewartościować wszystkie wartości, bo Bóg umarł. I teraz, jeśli ludzie marzenia spełnią, Rosja się nawróci. Niektórzy chcą twierdzić, znów taka druga skrajność, że Rosja będzie katolicka. W treści orędzia nie ma nic na temat wyznania Rosji. Jest mowa, że Rosja się nawróci. Nawrócić, co to znaczy? Zerwać z grzechem. Porzucić nałogi, grzech, zło. To jest istota nawrócenia. A więc Rosja ma zerwać z programowo szerzonym ateizmem. Czy ona będzie chrześcijańska, czy będzie katolicka, to jest czymś wtórnym. Oczywiście pełne nawrócenie skutkuje dojściem do pełni prawdy. Pełna prawdy jest Kościele rzymskokatolickim. Ale w treści orędzia jest mowa o porzuceniu grzechu. Ma się nawrócić, czyli zerwać z grzechem. Wtedy dopiero zapanuje pokój. Jeśli nie, jeśli Rosja nie zerwie z ateizmem, jeśli w strukturach tego systemu dalej będą wartości negujące Boga, to rozszerzy swoje błędne nauki po świecie, wywołując wojny, prześladowanie Kościoła, sprawiedliwi będą męczeni, Ojciec Święty będzie bardzo cierpieć, a wiele narodów zostanie zniszczonych. Znaczy, to mówią dzieci, kiedy się jeszcze nikomu nie śniło tym, czym będzie Rosja. To jest pewna sugestia, dlaczego mówimy o tajemnicach fatimskich. Bo w roku 17, gdy dzieci o tym powiedziały, to by nikomu
Co my się mamy martwić jakąś Rosją? Żadnego zagrożenia. Carska Rosja nie stanowiła dla świata. Dopiero potem, kiedy Fatima się kończy w październiku, rozpoczyna się rewolucja październikowa, wtedy rodzi się zupełnie nowy wymiar Rosji. Jej błędy zaczęły się rozlewać po świecie. A więc chodzi o to, żebyśmy dostrzegli, teraz bardzo to tak upraszam i skracam, żebyśmy zwrócili uwagę, że Fatima nam pokazuje diagnozę świata nie ludzką, tylko głębszą, wykraczającą poza ludzką logikę i to, co widać, co możemy dotknąć, tylko pokazuje głębiej, pokazuje źródło zła, to jest piekło, pokazuje realność, więc ono działa. Jeśli człowiek grzeszy, to pozwala złu działać w tym świecie, że wojny, cierpienia, prześladowania, co to człowiek doświadcza, to nie kwestia zbieżności jakichś okoliczności, przypadku, jakiegoś fatu, nieszczęścia, tylko to jest coś, co jest jakby nie przypadkiem, tylko konsekwencją ludzkich czynów. Im Boga się, to zrobił papież Franciszek. Jeśli świadomie nie modlisz się do Boga w Trójcy Świętej jedynego, to zwracasz się już do szatana. Nie ma trzeciego świata. Jeśli odrzucasz Boga, to masz zło. Jeśli zło jest realne, osobowe, prawdziwe, to jak wiemy, gdyby tylko Bóg mu na to pozwolił, to zło by rozerwało świat na szczęty. I teraz Fatima nas nie straszy, tylko mówi, bądźcie mądrzy, pokazuje nam prawdę. Nie lęk, teraz się bój, bo zagraża ci jakieś zło. Nie. Bóg jest większy ponad wszelkie zakusy zła. Zło jest pyłkiem przed głowiem, ale jest. Dla nas niebezpieczne. Najgorsze to, co jest zapisane Paweł II. To, że największym zwycięstwem jest zła, że my nie wierzymy w jego istnienie. Czy to, co się dzieje, no taki jakiś, no, taki świat. Nie. Świat jest taki, jakie są ludzkie czyny. Jak się usunie Boga, doświadcza się konsekwencji działania realnego, osobowego zła. Wojen, cierpienia. I teraz, jeśli chcemy drugie, chcemy to zmienić, to nie ludzkimi receptami, tylko i wyłącznie, żeby temu zapobiec, przyjdę, by żądać. Zwróćcie uwagę, w roku 17 Maria mówi, nie, że przyszła, przyjdę. Zapowiada coś, co dopiero się stanie. Przyjdę, by żądać. Dopiero wam powiem o poświęceniu Rosji, niepokalanym sercu i ofiarowaniu Komunii Świętej w pierwsze soboty. Dlatego to podkreślam, że niektórzy chcą jakby zanegować to, co było potem w 1925-1929 roku, tu i Pontevedra, kiedy Maria mówi o poświęceniu i wynagrodzeniu pierwsze soboty. To jest coś, jakiś dodatek. Nie. W roku 17 w lipcu jest jednoznacznie powiedziane. Recepta jest jedna. Niepokalane serce. W wymiarze poświęcenia i w wymiarze w pierwszych sobot miesiąca jako zadośćuczynienie. Ale z tego jeszcze tych słów nie wynika, co my mamy zrobić, jak poświęcić, jak wynagradzać. Dopiero potem Maria właśnie przychodzi. W 1925 roku do Pontevedra i znów, tak jak lekarz opisując receptę, mówi dokładnie, co należy zrobić. I też jest przeciekawe, że ukazuje się w tej wizji Łucji młodzieniec Jezus i Maryja ukazująca swoje niepokalane serce. To jest Pontevedra, kiedy Maria mówi, bo właśnie o tym, co zapowiada, o Komunii Świętej w pierwsze soboty miesiąca. I mówi najpierw Jezus, miej współczucie z sercem mojej bolejącej matki. Oczywiście, no, okazuje się dziesiątko, żeby iść dalej, ale pojawia się pytanie, dlaczego? Jeśli Bóg wyreżyserował taką sytuację, to każdy szczegół ma nam coś powiedzieć. To nie jest kwestia przypadku. Maria zawsze okazuje się, no, raczej z dzieciątkiem, niemowlęciem na rękach, prawda? Z małym dzieciątkiem. Albo jakiś, nazwijmy, Jezus jako Pan, jako Zbawiciel, jako Zmartwychwstały. A tu mamy ukazanie się młodzieńca, dziecka, które potrafi mówić i pokazuje na serce matki, mówi, miej współczucie z tym sercem, pociesz to serce. Bo ze sprawiedliwości, jeśli ta, która mi niczego nie odmówiła, całe życie poświęciła dla mnie jako Boga, jeśli ktoś się odsuwa, ze sprawiedliwości dopuszczam karę. Jeśli ktoś kocha to serce, to zlewam dla niego zdroje miłosierdzia. Bo to jest moja matka. Nie tylko w porządku łaski, w porządku ciała i krwi. Ona mi dała ciało i krew. To co Łucja wyjaśnia, mówi, w życiu każdego dziecka jest tak, że na początku, po poczęciu, serce matki jest sercem dziecka. Krew matki jest krwią tego poczętego dziecka. I tak było w życiu Jezusa. Krew Maryi była krwią Boga, który przyjął z niej ciało. I to ciało, i to krew składamy w czasie ofiary, w czasie mszy świętej. To samo, które się wzięło, nie spadło z nieba, tylko zrodziło się w łonie Maryi.
I teraz przeciekawe jest to właśnie, że ukazuje się młodzieniec, który prosi. Dla mnie to jest tak jakby szukając sobie drugiej interpretacji. Najłatwiej, kiedyś byłem świadkiem, jak przychodzi dziecko do sąsiada i prosi w imieniu tatusia. Teraz nie nazwisko, ale powiedzmy, panie Stasku, pan się nie gniewa na mojego tatusia. Jakby do was, nie wiem, małe dziecko przyszło i jesteście, nie wiem, teraz nam się zdarzy jakoś pokłócić z sąsiadem, nie wiem, z przyjacielem i jego syn przychodzi i mówi tak, no nie gniewa się na mojego tatusia. To dziecko w takim swoim przekazie naturalnie nie budzi strachu, nie budzi lęku, bo cię do sądu podał, prawda? Nie, tylko to jest jakby w takim ukazaniu się, że Bóg chce naszej miłości. Nie ukazuje się jako Pan Wszechświata, w swoim majestacie, że jeśli nie kochasz mojej matki, to wiedz, że, nie wiem, sprawiedliwość Boża ci to odpłaci. Tylko On apeluje do miłości, do naszej wolności. Dziecko prosi za matkę. Nie Bóg jako władca, tylko dziecko apeluje, prosi za matkę, żebrze miłości. I wtedy Maryja mówi dokładnie, co zrobić, by pocieszyć jej serce. W pierwsze soboty, w 5 kolejnych miesięcy. I to znów, to nie jest tak sobie, jakby wyobrażamy. Jak na recepcie lekarz wypisuje leki, tak samo Maryja podaje warunki tego nabożeństwa. Mówiąc o spowiedzi, o różańcu, o medytacji, o komunii świętej, a wszystko to spajane jest jedną intencją, by wynagradzać niepokalanemu sercu Marii. Mamy się wyspowiadać tego dnia, by wcześniej, by w pierwszą sobotę być w stanie łaski, odmówić jedną część, którą na kolanach, w kościele, w domu, w samochodzie mamy odmówić jedną część. Tyle jest w orędziu. Odmów jedną część różańca, 5 tajemnic. Obok różańca Maria prosi o coś, co dzisiaj jest najwięcej z tym jest wątpliwości, pytań. Medytacja, 15 minut o jednej lub kilku tajemnicach różańcowych. Różaniec jest formą medytacji. A tu znów mamy rozważać jedną lub kilka medytując. Coś tu jest nie tak. Właśnie jest tak. Różaniec to jest patrzenie na zbawcze tajemnice. Oto od zwiastowania po wniebowzięcie rozważamy fakty zbawcze. Zwiastowanie, nawiedzenie, narodzenie, ofiarowanie, odnalezienie. Rozważamy, co się stało. To miało miejsce. Tak trochę przejaskrawiając. Fakt, który dokonał się jednoznacznie. Maryja tam była, uczestniczyła. Widziała, jak się Jezus rodzi, bo go sama rodziła, ofiarowała go w świątyni. Sama go w świątyni odnalazła. To rozważamy zbawcze momentem. Natomiast w medytacji odnajdujemy tą prośbę Jezusa. Miej współczucie z moją matką. Oto Maryja mówi w ten sposób. Rozważ, co czuło moje serce, będąc przy Jezusie, o czym mówią tajemnice różańcowe. Tutaj rozważamy fakt tajemnic zbawczych. Tutaj próbujemy się wczuć, co czuła Maryja, rozważać to, co jak Maryja zwróci uwagę. Kiedy Jezus się zagubił w świątyni, odnajdują Go, czemuś nam to uczynił, a to nie wiedzieliście, że to powinien być? Co mówi Ewangelia? Maria nie rozumiała. Ale co? Zachowywała w sercu i rozważała. A rozumiała zwiastowanie? Moc Najwyższego osłoni cię. Ja tam nie rozumiem nic. Jak to? Jako bez udziału mężczyzny zrodzę dzieci. Jako człowiek zrodzę Boga. Kochani, to jest czysta rzecz. Zwodzenie szatańskie. Ktoś by powiedział, słuchaj, zrodzisz Boga. Jak mogę zrodzić Boga? Stworzenie? I teraz, co ona czuła, że powiedziała fiat? Co w takiej scenie ona przeżywała? A co czuje kobieta, która ma zrodzić Boga, a oto rodzi dzieci, które wygląda tak samo jak każde inne, płacze, kwili, śmieje się, trzeba go karmić, jest bezradne. Jaki to Bóg? Beze mnie, bez mojej opieki. A to jest Pan Wszechświata. Jaki Pan Wszechświata? I teraz, co ona czuła w sercu? Że nie zwątpiła, nie wycofała się, powiedziała, bo jaki to Bóg? Powiedzmy, chodźmy do Józef, wracamy do Betlejem, znaczy z Betlejem, wracamy do Nazaretu, jakieś, coś mi się śniło. Ona nie zwątpiła. Cały czas, co po ludzku jest niewytłumaczalne. Ona nie zwątpiła. I właśnie to jest, ta medytacja to jest próba
wnikanie w te zbawcze tajemnice oczami Maryi, by sobie uświadomić, my też tego nie rozumiemy. Od zwiastowania przez narodzenie, przez mękę, śmierć, zmartwychwstanie, my też tego nie rozumiemy. Jak to się dzieje, że w tej białej hostii, w czasie mszy świętej, to jest prawdziwy Bóg? Każda hostia, łamiemy ją, a to jest cały Bóg. I teraz właśnie jak to zrozumieć? Drogą do tego właśnie jest medytacja. Rozważamy. Jak się to stanie, skoro nie za męża? Nie rozumieli, co im powiedział w świątyni. Zachowywała wszystko w swoim sercu i rozważała. To doprowadziło ją, taka droga duchowego rozwoju, doprowadza Maryję, że klęka pod krzyżem i widząc śmierć syna, nie wątpi, że to jest Bóg. I tak musi być. I tego trzeba nam również trzeba. Żebyśmy my nie zwątpili. Że my widząc, co się dzieje na świecie, żebyśmy nie zwątpili, że możemy Bożymi środkami zmienić świat, możemy go uratować. Że to nie jest pobożne mówienie, tylko to jest fundamentalna prawda, tylko my do końca w to nie jesteśmy w stanie uwierzyć. Bo ciągle nas zmysły, rozum odciągają od tego, co mówi serce, dusza. A jeszcze pokusa działa. Co ty w to wierzysz? 10 grudnia 25 roku. Potem w 29 roku ukazuje się ponownie Matka Boża i mówi tak, przyszła chwila, w której Bóg wzywa Ojca Świętego, aby wspólnie z biskupami całego świata poświęcił Rosję memu niepokalanemu sercu, obiecując ją uratować za pomocą tego środka. Tyle dusz zostaje potępionych przez sprawiedliwość Bożą z powodu grzechów przeciwko mnie popełnionych. Przychodzę przeto prosić o zadośćuczynienie. Ofiaruj się w tej intencji i módl. Oto mamy odpowiedź. Dlaczego papież z biskupami ma poświęcić Rosję niepokalanemu sercu, świat i Rosję niepokalanemu sercu? Więcej, papież w kolegialnej jedności z biskupami całego świata. Dlaczego? Chcę to wyjaśnić. Tak jak błędy ateizmu rozlały się po całym świecie, trzeba by teraz świat przez następców apostołów zwrócił się przeciwnym aktem, aktem wiary ku Panu Bogu, ale przez niepokalane serce, bo przez niepokalane serce Bóg przyszedł na świat. Gdyby nie fiat w sercu niepokalanym, nie byłoby Boga na świecie, nie byłoby dzieła zbawienia, odkupienia, nie byłoby ofiary ciała i krwi. Zdroje miłosierdzia nie miałyby upustu. To się stało przez fiat Maryi. I teraz papież, jako następca Piotra, jako wikariusz Chrystusa, ma w akcie jakby przeciwnym do ateizmu, który odciąga od Boga i teraz cały świat zalany ateizmem, zarażony tymi zarazkami niewiary, żeby się zwrócił wspólnym aktem jedności, razem z papieżem do Boga przez serce niepokalane, bo przez to serce Bóg przyszedł na ziemię. I oto taki może taka nutka, aby wprowadzić nas w kontekst, ja tu już tam przywoływałem kiedyś, pamiętam, te idee związane z poświęceniem Polski, bo w tym duchu Portugalia była pierwszym krajem. Przeciekawe jest to, że zamysł poświęcenia był bardzo piękny w Portugalii. Kiedy Kościół uznał fatimskie objawienia w roku 1930, Portugalia podjęła decyzję, że podziękujemy za ten dar uznania objawień, nie słowem dziękuję, uwielbienia, tylko wypełnimy to, co jest w treści orędzia. Jeśli Matka Boża prosi o poświęcenie się niepokalanemu sercu, to jeśli Kościół uznał to objawienie, najpiękniej będzie podziękować, realizując treść orędzia, które Kościół nam pokazuje jako autentyczne, godne wiary i uwagi. I Portugalia była pierwszym krajem, która się poświęciła. Jak wiemy, to był 31 rok, 1931. I potem ma miejsce wojna domowa w Hiszpanii. Biskupi portugalscy piszą w roku 37 do papieża o cudzie, który dokonał się w Portugalii, że to nieszczęście wojny, komunizmu nie wlało się z Hiszpanii do Portugalii. Tam wiemy, kraj strasznie zniszczony, spalony, skrwawiony. Setki męczenników, wiadomo, beatyfikowanych. A Portugalia została bezpieczna. I to był znak dla biskupów, żeby jeszcze raz poświęcić się niepokalanemu sercu, bo to w 38 roku światło na niebie, Pius XI papieżem, a więc idzie kolejna wojna. I Portugalia znów poświęca się niepokalanemu sercu. W 38 roku. I stąd Łucja mówi, tu będzie znak, dowód łas dla innych narodów, jeśli jak Portugalia poświęca się niepokalanemu sercu. I stąd, kiedy zakończyła się II wojna światowa i zobaczyli wszyscy, że oto
Portugalia była neutralna, że tam wojny nie było. Sprawdziły się dokładnie słowa Łucji, które mówiła o przyszłości, odnośnie wojny i tak dalej. Kiedy ta czerwona zaraza, właśnie Rosja, stała się czymś realnym jako zagrożenie dla Polski w roku 1945. Niby zakończyła się druga wojna, ale zaczęła się druga, kolejna, jeszcze gorsza, ta walka z religią, z Kościołem. Polska podejmuje decyzję poprzez, można powiedzieć, to wielkość kardynała Chlonda, by iść drogą niepokalanego serca. Pius XII poświęcił się wojnę również w roku 1942. Świat i Rosję niepokalanemu sercu podjął próbę w tym całym zawierusze wojennym, by ratować świat. Ale to nie było jedności kolegialnej biskupów, ale wezwał inne episkopaty, by tą drogą poszło. Rok 1942. Wojna się kończy. Prymas Chlond brał udział wtedy w poświęceniu tego świata i Rosji na Watykanie w roku 1942, jak tylko wraca do Polski. Widząc zagrożenie, które Polsce grozi ze wschodu, z tej czerwonej Rosji, pokazuje drogę ratunku. Poświęcić się niepokalanemu sercu. To jest ratunek dla nas. I oto motywowany aktem Piusa XII, który, jak powiedzieliśmy, poświęcił świat i Rosję. Dokonują się też przeciekawe znaki. To jest przywołane jako argument. Zobacz, katolicki narodzie polski, co się dokonało. Od 2 lutego, od Stalingradu, po kapitulacji Japonii 15 sierpnia, wszystkie główne zwycięstwa przełomowe, istotne dla II wojny światowej, dokonały się w święta i uroczystości Maryjne. Od Matki Bożej Gromicznej 2 lutego po 15 sierpnia w Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Zobacz, katolicki narodzie polski, co się działo. Jeśli ludzie wrażenia spełnią, wojna się skończy. Skończyła się. Chociaż nie było to pełnego aktu, nie było kolegialnej jedności biskupów z papieżem. Bóg dał nam znaki. I oto prymas polski August Chlond wzywa Polskę, by na progu nowych dziejów, na Wielki Post ukazuje się list pasterski w roku 1946, by przygotować się na dzień zaślubin narodu, serca narodu z sercem matki. I oto prymas jakby pokazuje drogę, że to nie jest tylko jakby w zewnętrznych aktach siła i potęga tego jakby serca niepokalanego. Tylko mamy się najpierw z wiarą przygotować, a potem czynem uzupełnić. I przywołane są ciekawe karty polskiej historii, to już o tym na dzień pisał, ale to tylko przywołanie, prawda? Jak to Mancinelli, pouczony przez Matkę Bożą, która mu się ukazała, że jest wniebowziętą królową Polski, pielgrzymuje do Polski na Wawelu, obwieszcza to królowi, wtedy w roku 1610 Maryja jest ogłoszona jako królową Polski. I to jest wszystko opisywane w niedzieli, w tygodniku niedziela, w roku 1946, te fakty, jak to Aleksander VII poucza Jana Kazimierza, który prosi go o militarną interwencję, o zasiłki pieniężne. To wszystko jest opisywane w roku 1946. Jako coś tak jednoznacznego, oficjalnego, jasnego, że to nie ma co się na tym w ogóle rozwodzić, prawda? Mancinelli był, o tym przypomnia Aleksander VII, mówiąc królowi Kazimierzowi, żeby ją do niej się zwracał. Nie mnie proś o pomoc, tylko właśnie własną królową, bo to właśnie nazywa mnie wniebowziętą królową Polski. To wszystko było znane, to było wszystko przywoływane, prawda? W 1910 roku Maryja jest ogłoszona królową Polski, na Bazylice Mariackiej, jeszcze dostała korona, to Bazylika Najświętszej Marii Panny. Od tego roku Maryja jest królową Polski. Nie, że król ją wybrał, tylko odczytujemy przesłanie, które dała Maryja. Ja ten naród umiłowałam, prawda? Więc te wątki są znane i to wszystko też jest przywoływane w roku 1946. Zobaczcie, dlaczego się mamy zwrócić do serca matki. Tu jest, gdzie jest nasz ratunek, nasza pomoc. To nie jest szukanie od tak. To jest nasza królowa. To samo zróbmy, jak był potop szwedzki. Nie wiadomo, skąd przyszła nadzieja, pomoc, ratunek. To samo robimy teraz. Ten sam duch budzono tego samego ducha w roku 1946. Do tych samych praw się odwoływano. Dopiero potem król Jan Kazimierz, właśnie nie to, że on jakby sam sobie wymyślił, tylko pouczony przez Aleksandra VII, który przywołał mu te karty polskiej historii ojca Mancinellego, z tą, w tym duchem klęka, prawda? I też do tego przywołuje też Jana Kazimierza, bo wtedy cześć i nabożeństwo w ziemiach Rzeczypospolitej krzewić, rozszerzać będę, król ślubuje, prawda? Nie tylko reformy polityczne, gospodarcze, również zobowiązania duchowe, prawda? Wiemy o tym, że ślubuje. I to potem powraca w Polsce, kiedy mówi się o tych czasach zaboru. Nie spełniliśmy tego, co na kolanach było ślubowane. Jeśli złamie się przysięgę przed Bogiem,
to doświadcza się oczyszczenia. I stąd pokazane są zabory w Polsce jako konsekwencja złamanych ślubów. I pokazuje się, no, w roku 46 ten wątek, nie popełnijmy dawnego błędu. Teraz znów na kolanach będziemy ślubować. Ale to pamiętajmy, nie w jednorazowym akcie siła, tylko w wierności jego wypełnieniu. Wtedy właśnie w liście czytamy, przywiązujemy wielką wagę do uroczystego oddania się narodu niepokaranej dziewicy, o ile ten akt dokonany zostanie z wiarą i uzupełniony będzie czynem. Od początku tak było formowane. Stąd z wiarą, żeby wszyscy w rodzinach na Wielki Post, każda rodzina by się poświęciła sercu niepokalanemu. Potem w lipcu każda parafia, w sierpniu każda diecezja, 8 września dopiero cała Polska na Jasnej Górze Episkopa Polski dokonamy tego aktu poświęcenia, by każdy wiedział, co, jak, dlaczego, z wiarą by to było uczynione. Ale od razu, bo jakby droga pokazywana, że ten akt, który z wiarą będzie dokonany, ma być czynem uzupełnionym. I stąd pojawia się cała karta historii, by przywołać tą drogę, którą pokazała Polska. Zwróćcie uwagę, 19 sierpnia, to była sobota, czy piątek? Piątek, tak? 19, piątek. 70. rocznica historycznego aktu, w którym wspólnoty zakonne, skoro się poświęcały rodziny, parafie, diecezje, również wspólnoty zakonne, które ocalały po II wojnie światowej, to była inicjatywa biskupa Czajki, sufragana częstochowskiego, zebrał wszystkie zakony, by również też one oddzielnym aktem w tym przygotowaniu z wiarą na ten akt poświęcenia Polski również dokonały takiego poświęcenia. I zwróćcie uwagę, od razu mamy odpowiedź, co było tym czynem, które miało uzupełnić ten akt poświęcenia. Aby pocieszyć Twoje niepokalane serce, spełniać będziemy Jego życzenia, poświęcając pierwsze soboty miesiąca czci Twego niepokalanego serca przez nabożeństwo według Twoich wskazówek. Kochać będziemy tak drogi Cię różaniec święty. I tu jest, właśnie, tu jest to istotne, że kiedy dzisiaj się mówi, wyjdźmy poza dzień 13, jeśli chodzi o Fatimę, to nie jest tak, że nawet ktoś teraz coś próbuje jakby burzyć święty spokój. Nie, tylko tak było wszystko mówione, uczone, ślubowane, przysięgane w roku 46, kiedy rodziła się Fatima w Polsce. Nie było nawet słowa o dniu 13. W ogóle nikt nie mówił o dniu 13. On nie istniał w ogóle. Istniało niepokalane serce. Pierwsze soboty, poświęcenie, wynagrodzenie, różaniec. To była Fatima. I stąd dzisiaj chodzi o to, że przywołujemy te karty nie po to, by teraz robić zamieszanie, tylko wracać do tego pierwotnego źródła. Różnie to ewoluowało, powiedzmy, to stworzenie na Fatimę. Po zamachu na Pawła II, przez pielgrzymki papieży do 13 danego miesiąca, zwykle do 13 maja, gdzieś ta Fatima z tym 13 została związana, bo zagubiła tożsamość. Po latach 50. gdzieś ta duchowość fatimska zaczęła się jakoś rozmywać. I potem ożywienie nastąpiło w dzień 13. Ale początki, albo istota od początku roku 17 to jest niepokalane serce Maryi. I oto wspólnoty zakonne ślubowały pierwsze soboty miesiąca, ślubowały różaniec. To jest dzisiaj wielkie wyzwanie, by gdzieś to przypomnieć. Bo wiele wspólnot zakonnych, męskich, żeńskich, dziwi się, że w swoich modlitewnikach zakonnych mają tyle modlitw o niepokalanym sercu. Skąd to się wzięło? To jest konsekwencja roku 46. Oto w tygodniku niedziela jest relacja z 8 września. Posłuchajcie, to trzy zdania, ale jakże wymowne, pokazujące, co się wtedy dokonało, kiedy Polska poświęciła się niepokalanemu sercu Maryi. Milion ludzi skupionych tłumnie, tłoczno i ciasno, jeden tuż przy drugim na jednym placu, głowa przy głowie, morze głów ludzkich. Było razem ponad milion. Był to więc milion ludzi, milion Polaków i Polek, które nie ulękły się niewygód i morderczych warunków. I kto na własne oczy oglądał ów milion dusz nieśmiertelnych, ten nigdy tego zapomnieć nie może. Jak się sięgnie do literatury, nazwijmy, nie to aż taka bardzo rozbudowana, ale to jest chociażby tygodnik niedziela, rycerz niepokarany. Ile tam jest świadectw, relacji o 8 września dokonał się jakiś nieprawdopodobny zryw duchowy w narodzie polskim. Komuna trąbiła i bębniła, że ktokolwiek się uda na Jasną Górę, będzie traktowany jako buntownik przeciwko władzy ludowej. Zobaczcie, nie było telefonów, telewizji, radia, w takim wymiarze nam się nie śniło wtedy, prawda? I takie rzeszy, pomimo takiej propagandy,
Nikt nie był w stanie przewidzieć, jak zareaguje władza ludowa. Czy to jest tylko takie rzucanie amuzą, że będzie masakra w Częstochowie, czy że ona się dokona. Tego nikt nie był w stanie stwierdzić. Zadzwonić do Częstochowy, co tam się dzieje. To było niemożliwe. I po raz pierwszy, to się mówi o tym symbolicznym milionie, bo tego nikt nie liczył. Po prostu pierwszy raz, gdzie tylko było okiem sięgną w ogóle jasnej góry, stanęła Polska. To jest historyczny akt na progu nowych czasów Rzeczypospolitej po II wojnie światowej. Co ciekawe, totalnie zapomniany. W ogóle nie znamy. Dwa lata temu, kiedy się kończył rok chlonda w Polsce, arcybiskup Depo w homilii z Wałów Jasnej Góry powiedział: mam nadzieję, że ten brak naprawimy i że tutaj tablica na Wałach Jasnej Góry, jedyny zapomniany akt, który nie ma żadnej tutaj jakiegoś znaku wizualnego, pamiętającego to wydarzenie, że to się stanie. I mamy, jak się wchodzi na ten dziedziniec z cudowną kaplicą, teraz po prawej stronie na rogu jest ogromna tablica właśnie z treścią tego aktu. Tyle było aktów wcześniej i później. Wszystkie mają przepiękne tablice. Ten akt zniknął ze świadomości. Jest, dlatego o tym mówię. Bo to ciągle inspiruje, jak pisze święty Ludwik traktat. Jakich zło użyje forteli, żeby ten tekst nie został wydany. Ponad 100 lat on zniknął. Prawda? On pisząc ten tekst mówi: ciekaw jestem, w jaki sposób, jak zło, co użyje, żeby ten tekst nie ujrzał światła dziennego. I ponad 100 lat jest nieznany. Przypadkowo przy jakimś remoncie ktoś z kufra wyrzucił papiery i znalazł tekst tego Ludwika, prawda? Po ponad 100 latach. To jest ciekawe. Jeśli w tym znaku jest naprawdę obietnica, że zmieniamy świat, Polskę, ratujemy, naprawdę odmieniamy oblicze tego świata, to mnie dziwi, że tyle jest różnych forteli, że ten akt, który tworzył nową polską historię, rozpoczynał nową polską historię, ciągle gdzieś jest zapomniany. Spytajcie wśród zakonnych, tych starszych zgromadzeń, bo nie wszyscy brały udział. Czy są świadome, że ślubowały pierwsze soboty? Które zakony mają pierwsze soboty, prawda? Wiele ma, ale wiele nawet nie jest świadomych tego, prawda? Ja sobie, to nie jest zarzut, tak? Ja nie mam prawa. Chodzi o to, że tak się to wszystko porobiło przez te 70 lat, że coś, co miało być oczywistością, wielką pracą duchową, gdzieś znikło. Posłuchajcie, jak sztygamy. Nikt nie macha. Poświęcenie to nie wszystko. Z wiarą uczynione, ale czynem uzupełnione. Posłuchajcie. To jest książka Poświęcenie Polski, nie pokazałem sercu Maryi. Podręcznik, który miał służyć kapłanom w przygotowaniu wiernych przed 8 września. Autorstwa księdza Wilczyńskiego, jezuity, sygnowany przez kardynała Sapiehę. Dobrze będzie z okazji tego oddania się osobistego Najświętszej Pannie postanowić sobie czcić ją co dzień przez jakieś uczynki pobożne i dobrowolne umartwienie. Ale najlepiej jednak będzie dostosować się do tego, czego sobie ona sama w słynnych objawieniach serca swojego w Fatimie życzyła. Co sobie życzyła? Codzienny różaniec i pierwsze soboty miesiąca. Tak pokazywano Fatimę w Polsce. Tak urabiano przed 8 września. Z wiarą się poświęcimy, ale czyny mamy uzupełnić. Jakim? Każdy czyn wynikający z miłości do Maryi jest piękny, ale najlepiej będzie, nie że ty to, ty tamto. Bądźmy razem. Róbmy to, co prosi Maryja. Podejmijmy codzienny różaniec i pierwsze soboty miesiąca. Tak przygotowano. To są oficjalne dokumenty katechezy przygotowane przez polski kościół episkopat. Tak formowano lud Boży w Polsce przed 8 września. A więc tu nie jest tak, że przywołujemy, tak sobie teraz myślimy. To są wszystko teksty rok 46. Tak wtedy mówiono, nie, że tak sobie się myślimy. Jaka była ranga tego aktu, zwróćcie uwagę, jakich donośnych słów używano w roku 46. Akt ten posiada znaczenie wielkiego zwrotu w dziejach odręczonego wojennymi klęskami narodu, zawiera bowiem dobrowolne, z najdajniejszych tęsknot osobistych i zbiorowych do dobra, piękna i prawdy wypływające, lecz wiążące zobowiązanie, któremu trzeba zadośćuczynić pod groźbą surowego Bożego wyroku o wiarołomstwo i krzywoprzysięstwo. Na Jasną Górę przybyła cała Polska i w imieniu całej Polski zostały zaciągnięte zobowiązania. Cała też Polska musi je wypełnić. Tak od początku uczono, że teraz ślubujemy i narodzie kochany, jeśli znów złamiesz śluby jak Jana Kazimierza, doświadczysz cierpienia. Tak o tym wprost mówiono.
przyjmowano wprost, ten slajd, ojca Jełowickiego, zmartwychwstańca, który w Paryżu, jak była rocznica ślubu Henryka Zimierza w 1856, w czasie zaborów i tak, Polska upadła, bo nie dotrzymała przysięgi złożonej Bogu i Maryi. Rychło powstanie, jeśli wypełnimy to, cośmy ślubowali. Nie można ślubować, wracać do domu i teraz panią, że ty się martw. Nie. Ślubujemy z wiarą, ale czynem mieliśmy uzupełnić. Mówimy Panu Bogu, ratuj nas, bo na progu roku 1946 nikt nie wiedział, czy w ogóle Polska będzie Polską, prawda? Czy będzie kolejna Republika Czerwona i tyle. Nikt nie wiedział. Ratujemy Polskę, Rzeczpospolitą i Kościół w Polsce. Obiecujemy coś Bogu, prawda? I teraz, jeśli Polska się ostała, to nie można powiedzieć, to było kiedyś, gdzieś tam po wojnie. Sodalicja mariańska, apostolstwo modlitwy, zwracają się z apelem, pokazując ten czyn, który miał być realizowany. Jaki? Życzeniem więc Matki Najświętszej jej Syna jest, że tak jak formalnym wyrazem kultu serca Jezusowego są pierwsze piątki miesiąca, tak wyrazem kultu jej serca stały się pierwsze soboty miesiąca. Dlatego też ogół wiery czcicieli Maryi musi się gorąco modlić, by podjęte z wiosną, już w rodzinach, prawda? Poświęcenie się niepokalanemu sercu Maryi nie ograniczyło się tylko do jednorazowego, choćby najbardziej oficjalnego poświęcenia się, ale by zapoczątkowało w Polsce praktykę uroczystego obchodzenia na wzór pierwszych piątków, pierwszych sobot miesiąca. Niech wierni zwracają się do swoich proboszczów z prośbą o zaprowadzenie pierwszych sobot miesiąca ku czci niepokalanego serca Maryi. I dzieci od roku 1946 po pierwszej komunii otrzymywały dyplomiki pierwszych sobot miesiąca. Miała taka pani w swojej konferencji właśnie dla mnie taki, że to jeszcze ma taki jeden czysty jako relikwię, i drugie ma podpisany przez księdza, jak była po pierwszej komunii, a to ma jako ono relikwię, to jest mówię, że wtedy w tym duchu ja formowałam się, ucząc się różańca, komunii, spowiedzi, rozważania tajemnic różańcowych, prawda? Może pominiemy. Poważnie jest. Polska upadła, ponieważ nie dotrzymała przysięgi, którą Bogu złożyła i Maryi. No to zacytujmy te słowa, które padają w roku 1946. To jest rok 1856, prawda? Prawie 100 lat później, 90 lat później, co mówi Kościół w Polsce? Kiedy emigranci polscy w Paryżu obchodzili w roku 1856 200. rocznicę ślubu Henryka Kazimierza, wówczas polski kaznodzieja ksiądz Aleksander Jełowicki, omawiając obowiązek człowieka wobec ślubowanego czynu, doszedł do wniosku, że Polska dlatego upadła, bo naród nie wypełnił zaprzysiężonych zobowiązań. Przed 3 miesiącami znów katolicki naród polski u stóp jasnogórskiej pani złożył nowe ślubowania, których treść znana jest wszystkim. A więc nie powtarzajmy dawnego błędu niewypełnienia przyjętych przy ślubowaniu zobowiązań. Jakich? Różaniec, pierwsze soboty i co roku mieliśmy ponawiać, przynajmniej w świątyniach katedralnych, poświęcenie się niepokalanemu sercu. Stąd biskupi swoje rekolekcje przeżywali zawsze na Jasnej Górze przed 8 września, do 8 września, jako episkopat, ponawiać akt poświęcenia. Świątynie, które były w Polsce budowane po roku 1946, większość nowych parafii, kościołów była pod wezwaniem niepokalanego serca Maryi, by to jakby wcementować fundamenty Kościoła i Rzeczpospolitej. Prawda? I od razu mówiono, to nie akt oddania, ale który zaciąga konkretne zobowiązania. Kiedy dzisiaj mówimy o wypełnieniu ślubów, to pierwsze się pojawia jednoznacznie. Nie, że no co ja mogę zrobić? Będę się modlił, będę coś robił. Nie coś, nie jakoś, nie gdzieś, tylko bardzo konkretnie. Codzienny różaniec, pierwsze soboty i przynajmniej raz w roku poświęcić się niepokalanemu sercu Maryi. To było na kolana ślubowane. I tu nie ma jakichś domysłów, sugestii być może. To było jednoznacznie artykułowane przez pół roku przed 8 września. Kiedy się ma miejsce rocznicę 30. objawień, Kościół woła, nie wszystkie jednak życzenia Matki Najświętszej zostały spełnione. Przywołane są, a gdzie są pierwsze soboty. Wydane siostry wizytki wydają podręcznik wraz z biskupem, właśnie tym Czajką, sufraganem Czesławcy, podręcznik dla księży, by wprowadzali w parafiach pierwsze soboty, bo tośmy ślubowali. Opracowują przepiękny podręcznik, żeby był materiał konkretny, prawda? Pomoc. On się wydaje dzisiaj, wtedy rok 46, taka książka, to był egzekutem Bełza. Prawda?
bo to sama Matka Najświętsza wyraziła życzenie we Fatima, aby poświęcono światy niepokalanemu sercu. Tośmy zrobili. Ale jednym i tym samym zdaniem wyraziła także życzenie o komunię świętą wynagradzającą w pierwsze soboty miesiąca. Bo z taką siłą, taką potęgą, namaszczeniem, pragnieniem, wiarą, miłością, żarem 8 września Polska stanęła, by się poświęcić, to jeszcze nam potrzeba tego samego żaru, by wynagradzać istotny podręcznik. Po samo ten wstęp wygłosił biskup Czajka na posiedzeniu konferencji episkopatu właśnie w Gnieźnie w roku 1948. Przypominając, nie zapomnijmy, 2 lata już mija od poświęcenia, ale to są pierwsze soboty. To wszystko tak było, prawda? I teraz możemy teraz pokazać piękną historię współczesną, tu już pominiemy całość. Chociaż dojdźmy tylko teraz taką spuentą do tego, co dzisiaj przeżywamy, co będzie jutro tak naprawdę. Oto papież Pius XII. Ten, który w roku 1942 poświęcił świat i Rosję. Nie w takim pełnym akcie, jak prosiła Maria, bo nie było kolegialnej jedności biskupów. Ale poświęcił, podjął próbę, pokazał światu, wezwał episkopaty. Idźcie tą drogą, ratujcie się przez niepokalane serce. Ogłasza w roku 1954 encyklikę Acce Virginam do Królowej Nieba, a więc nauczanie ex cathedra, prawda? Które nie podlega modyfikacji, zmianom, odwołaniu. Nie adhortacja, nie list, encyklika. Nią ustanawia, wtedy to było święto przed Soborem Maryi Królowej, po Soborze mamy spełnienie obowiązkowe. I z tym dniem związuje nakaz. Nakazujemy również, aby tegoż dnia ponawiano poświęcenie się rodzaju ludzkiego niepokalanemu sercu Maryi. W nim bowiem leży nadzieja do jeszcze lepszego wieku, triumfu wiary i chrześcijańskiego pokoju. Ktoś powie, zbieg okoliczności. Czy papież myślał o Fatimie? Kochani moi, kilka lat wcześniej, w roku 1946, kiedy Polska się poświęcała sercu niepokalanemu, życzeniem papieża Piusa XII, który nie mógł być w Fatimie, zawezwał kardynała Masselle, by stał się jego legatem, wezwał go do Rzymu i otrzymał jednoznaczne plenipotencje. Figura Matki Bożej Fatimskiej ma być ukoronowana na Matkę Bożą, na Królową Świata i Pokoju. Z taką intencją kardynał Masselle nakłada na wizerunek Matki Bożej Fatimskiej koronę. Oto jest Królowa Świata i Królowa Pokoju. I później 8 lat w encyklice ogłaszając Maryję Królową związuje prośbę tej, której znak fatimski ukoronował. A o co ona prosiła? O poświęcenie się jej niepokalanemu sercu. I stąd z tym świętem, zobaczcie, na Chrystusa Króla poświęcamy się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Na Maryi Królowej poświęcamy się niepokalanemu sercu Maryi. Taka była wola papieża. Pokazywał drogę ratunku świata. Narasta zimna wojna i papież to pokazuje, tu w nim leży nadzieja nadejścia lepszego wieku, triumfu wiary i pokoju chrześcijańskiego. To tu, nie te wszystkie jakieś polityczne, gospodarcze, jakieś inne ekonomiczne plany. Tu jest nadzieja. Pokazał, jak już to, nie ma czasu na to, ale gdyby pokazywać Piusa XII, to tak może nieładnie mówić, on jest bardziej fatimski niż Jan Paweł II. Aktów, wskazań, które on podjął, rozpoczął drogę fatimską, najbardziej fatimski papież, Pius XII. Tą samą drogą pokazuje Paweł VI w adhortacji, przywołuje encyklika Acta Virginam, że Maria jest królową, ogłasza ją jako matką Kościoła i wzywa wszystkich synów Kościoła, aby osobiście ponowili to poświęcenie się niepokalanemu sercu Matki Kościoła. Sigmund Magnum, 50. rocznica objawień fatimskich. Wielki znak, który się ukazał, znak nadziei dla świata. Nie czekajcie, osobiście wzywa was, poświęcajcie się sercu niepokalanemu. Jeśli chodzi o tą adhortację, kochani, dla mnie jako księdza to była rewolucja. Ja dopiero zrozumiałem, czym jest nauczanie Kościoła o Maryi. Bo czasem mówimy tytuły Maryi, ten loretański, taki czy inny, dodajemy przymioty Maryi. A oto papież Paweł VI w adhortacji pokazuje coś dla mnie, niby oczywistość powinna być. To odkrycie, naprawdę rewolucja. Nie nowy przymiot, którym określamy Maryi. Tą adhortacją, że oto ogłaszamy Maryi, przypominamy o tym wielkim znaku. Ogłaszamy ją Matką Kościoła. Przypominamy wszystkim wierzącym o obowiązku miłości do Maryi. My ją ogłaszamy, że jest Matką Kościoła, a więc nie dajemy nowego przymiotu Maryi, tylko
przypominamy o obowiązku wobec miłości macierzyńskiej Maryi, to my mamy obowiązek wyrazić tą miłość. Przypominamy, że Maria jest ci matką. To ci przypomina czwarte przykazanie do Maryi. A więc nie nowe określenie, nie nowy przymiot, nie nowy jakiś epitet, którym dodajemy, zwracając się do Maryi. Tylko Kościół ci przypomina, jeśli Maria jest ci matką, to jako dziecko pamiętaj, jeśli nie kochasz Maryi, to łamiesz czwarte przykazanie. To jest dla mnie niezmiernie dobitne nauczanie Kościoła. Przypomnienie o obowiązku wobec macierzyńskiej miłości Maryi w stosunku do wszystkich ochrzczonych. A więc nie nowe imię Maryi, tylko przypomnienie coś, co powinno być oczywistością. Jak wiemy, ten wątek poświęcenia, to będziemy musieli już kończyć, prawda? Nie wiem. Nikt nie mówi, że stop, tak? Bo tu jeszcze mam tego mnóstwo, więc teraz... Część osób już poszła do pracy. Aha, rozumiem. To czy... Tak, wyprosiłem. Dobrze. To potrzebuje Pan jeszcze. Dobrze, to wspaniale. To dziękuję za cierpliwość, z góry. To trzecie się wyrobiło. Jak wiemy, że papież z biskupami ma poświęcić świat i Rosję. To jest znów cały ogromny wątek, ale chcę tylko podsunąć Wam, żeby nie dać się złapać pewne pułapki, które gdzieś z różnych stron docierają, że oto papież Jan Paweł II owszem poświęcił świat i Rosję, ale akt jest niepełny, bo Rosja się nawraca. Warunkiem, jeśli ludzie me życzenia spełnią, jeśli papież poświęci z biskupami, w kolegialnej jedności z biskupami, świat i Rosję, to ona się nawróci. Skoro Rosja się nie nawraca, to akt jest wadliwy, niepełny, prawda? No bo nie ma smutku. Widzimy pewne perturbacje, czas pierestrojki, zmian nastąpiły, ale Rosja nas pokazuje, odradza się i raczej nie widzimy jakiejś pełnej nadziei przyszłości, tylko coś przeciwnego. A więc akt Jana Pawła II jest niepełny, bo nie ma skutku. I właśnie to jest pewna diabelska znów, jak powiedzmy, intryga uknuta, bo ilekroć się mówi o tym, że akt jest niepełny Jana Pawła II, czy w ogóle papieży, bo Pius XII poświęcił, Paweł VI poświęcił i dwa razy Paweł II. Prawda? Wszystkie akty Łucja uznała, że są niepełne. Dopiero kiedy trzy lata po zamachu Paweł II poświęcił świat i Rosję, kiedy wezwał wszystkich biskupów, aby byli tego dnia osobiście w Rzymie lub też w jedności duchowej, jeśli nie mogą przybyć, żeby tego dnia tym samym aktem zwrócili się ku Bogu przez serce niepokalane, poświęcając świat i Rosję, Łucja mówi, że ten akt czyni zadość. Jak czyni zadość, skoro Rosja się nie wraca. I wszyscy ci, zwróćcie uwagę, którzy rozwodzą się o tym akcie, że jest niepełny, bo nie ma skutku, ani słowem, ani takim, nie wiem, o ciupinkę nie wspomną o wynagrodzeniu. Jest jedna prośba. Przybędę prosić o poświęcenie Rosji i wynagrodzenie w pierwsze soboty. To jest jedna prośba, mająca dwa elementy. Papież ma poświęcić Rosję, ale to nie wszystko. Bo jeszcze i wynagrodzenie w pierwsze soboty. To jest jedna prośba mająca dwa takie same komplementarne elementy. To nie jest tak, że skutkiem poświęcenia jest od razu zmiana Rosji. Przybędę jeszcze raz prosić o poświęcenie Rosji i o komunię świętą wynagradzającą. I to jest pierwsza sprawa. Zwróćcie uwagę, że wszyscy, którzy kwestionują akty papieskie, łącznie z tym, co był trzy lata po zamachu Jana Pawła II, pokazując, że brak skutków nawrócenia Rosji, nie wspominają nawet słowem o wynagrodzeniu niepokalanym sercu Marii, ani słowem o pierwszej sobotę. Bo to już burzy ten plan. Pokazują, że w akcie poświęcenia nie ma słowa Rosja. Mamy już dowód, prawda? Nawet mankament w samej strukturze aktu. Otóż trzeba wziąć pod uwagę, że Łucja w żadnym liście do papieża nie domagała się literalnej obecności słowa Rosja w akcie poświęcenia. Mówiła o szczególnej intencji poświęcenia tego kraju. I kiedy Pius XII poświęcał, Paweł VI kiedy poświęcał, kiedy mówiła, że akt jest nieważny, wskazywała tylko, nie było kolegialnej jedności papieża z biskupami. Nie pokazywała nigdy, czy nie była sława Rosji. To jest druga sprawa. Trzecia. Jeśli chcemy dzisiaj dywagować, czy akt był pełny, czy niepełny, jest tylko jedna osoba, która może być tak, tak lub nie. To jest siostra Łucja, dziś świętej pamięci. Za jej życia, nie po jej śmierci, za jej życia ten akt się dokonał. I powiedziała, że ten akt, trzy lata po zamachu, który Jan Paweł II dokonał w Rzymie, sprowadził figurę Matki Bożej Fatimskiej. Dlaczego? Żeby nikt nie miał wątpliwości, że chce wypełnić żądania Matki Bożej. To nie jest w jego okoliczności. Tylko jednoznacznie
aby wyraźnie zaznaczyć, iż konsekracja, jakiej zamierzał dokonać przed tym wizerunkiem, była spełnieniem prośby naszej Pani Fatimy. No więc tu nie ma przypadku, zbiegu okoliczności, tylko jednoznaczne pragnienie papieża, by zrobić wszystko, o co prosiła Maryja. I teraz, jeśli tylko Łucja, bo kto? Skąd znamy tę prośbę? Z ust Łucji, z pisu Łucji. Ona przekazywała, ona powiedziała Piusowi XII, połowie VI, czy Jan Paweł II rok po zamachu był w Fatimie. Ten akt nie czyni zadość prośby. Po tym akcie powiedziała, ten akt czyni w pełni zadość prośbie Maryi. A więc chodzi o to, żebyśmy tutaj nie dali się wpuścić na wszystkie. Owszem, możemy spekulować, analizować, szukać jakichś różnych, powiedzmy, elementów. Zgadza się. Osobą, która może rozstrzygnąć i mogła rozstrzygnąć, to jest siostra Łucja. Powiedziała w roku 2005 jednoznacznie ten akt czyni zadość. I sprawa musi być zamknięta. Problem polega na tym, nie ma skutków, bo nie ma wynagrodzenia. Prośba ma dwa elementy równoznaczne. Poświęcić, wynagradzać. Poświęcenie było, a wynagrodzenie jakoś jest, ale nie ma w skali świata. To może pomijemy już wszystko. To weźmy myśl. I oto Paweł, Benedykt XVI, kiedy przybywa do Fatimy, powiedział słowa, łudziłby się ten, kto sądziłby, że prorocka misja Fatimy została zakończona. Fatima niewypełniona. I tu może znacie te teksty o trzech dniach ciemności, prawda? Koniec świata, Armagedon, zamykajcie okna, jakieś tam gromnice palcie, nie wpuszczajcie do domu, i tak dalej, powiedzmy. To papież to przestrzega, prawda? Papież to nie przestrzega, prawda? Pokazuje zupełnie coś innego. Pokazuje tylko tyle, że w Piśmie Świętym często widać, to są jego słowa dalej, że Bóg poszukuje sprawiedliwych, aby ocalić miasto ludzkie. A jak będzie 50, jak 40, jak 30, jak 20, ocalę, prawda? I to samo czyni tutaj w Fatimie, kiedy pyta, czy chcecie ofiarować się Bogu, by znosić wszelkie cierpienia, które On zechce na was zesłać w akcie zadośćuczynienia za grzechy, przez które jest obrażany, jako błaganie o nawrócenie grzeszników? Papież pyta o pierwsze soboty. Dalej pyta, czy chcecie wynagradzać, oby te 7 lat, to jest 10, które dzielą nas od stulecia objawień, przyspieszyło zapowiedziany triumf niepokalanego serca Maryi ku chwale Trójcy, że Najświętszy. Co jest prorocką misją Fatimy? Triumf niepokalanego serca, poprzedzony czym? Krótkim czasem pokoju i nawróceniem Rosji. Stało się to? Nie. No więc łudzimy się, że się Fatima wypełniła. Nie wypełniła. Do tego zmierzamy. Przyjdzie zwycięstwo zapowiedziane. Kiedy? Kiedy będzie tak na to pytanie Boga, które padło w Fatimie. Czy wynagradzamy za grzechy? Czy chcemy błagać o nawrócenie grzeszników? Poświęciliśmy się. Jak to potem przypomnę. Tu nie chodzi o kolejne jakby, akty, by czynić, znów się poświęcać i poświęcać. To jest jedynym papieżem, który nie poświęcił na początku swojego pontyfikatu siebie, Kościoła, Matce Bożej. I w tym słynnym wywiadzie na żywo w telewizji Rai Uno, kiedy wrócił z Fatimy 22 kwietnia, został zapytany, dlaczego on nie oddał Kościoła siebie, pontyfikatu Matce Bożej. Pierwszy z papieży. Powiedział, że tu nie chodzi o mnożenie aktów. Tu chodzi o uwewnętrznienie. Możemy mówić kolejne akty z tego. Teraz chodzi, żeby to żyć. Dlatego odwiedziłem kilka wielkich sanktuariów maryjnych w świecie. Lourdes, Fatima, Częstochowa, Altetting. Zawsze z tą intencją skonkretyzowania, uwewnętrznienia aktu zawierzenia, aby stał się rzeczywiście naszym aktem. Sądzę, że wielki publiczny akt został już zrealizowany. I to jest wielkość Benedykta. Ta jego mądrość. Nie kolejne akty, bo tak będzie wszystkim to pięknie wyglądało, nie wypada nie zrobić. Robi się to, co jest prawdziwe, a nie co jest polityką. I papież pokazuje, nie w mnożeniu aktów jest siła, tylko w życiu tym aktem, który się już dokonał. Poświęciliśmy się, to teraz niech on się uwewnętrzni. Skoro w Fatimie Maria prosiła o poświęcenie, to się dokonało, to teraz błagajmy o nawrócenie grzeszników, zadośćuczyńmy za grzechy, a nie żądajmy kolejnych aktów. I tu jest właśnie wielkość Benedykta, który pokazuje tą mądrość, że nie układa się politycznie, bo tak by wyglądało lepiej, tylko naprawdę pokazuje, jak Piotr kieruje. Nie w mnożeniu aktów, tylko w życiu nim. Dzisiaj taki był wstęp odnośnie tego poświęcenia, co będzie jutro. Poświęcimy się sercu Maryi. To jest potem pytanie, jak ja będę żył tym aktem. Bo można Matce Bożej powiedzieć, mamusia Cię kocha. A co będzie w środę, a co będzie w piątek?
Przypomnijcie sobie odgnięcie różańca. Czego odmawiała? Powiedzieć mamusi, że się kocha. Można używać różnych słów. Najpiękniejszym słowem wyznania miłości, kochana, to jest różaniec. Słowa, które Bóg skierował do Maryi. Jak powiedział święty Ludwik, najpiękniejsze imię, bądź pozdrowiona Ave Maria. Bóg wymyślił takie pozdrowienie. Nie ma piękniejszego. Jeśli chcesz Matce Bożej powiedzieć, że ją kochasz, jest tylko jeden sposób, najpiękniejszy. Są przeróżne. Różaniec jest najpiękniejszy. Żeby się to uwewnętrzniło. Poświęcimy się. To jest początek drogi. Drogi, która ma nas w tym uwewnętrznić, w tej miłości do Maryi. Różaniec i wynagrodzenie pierwsze soboty. Oby się to stało. Tutaj Panie Boże. Amen.